Jak potężne jest imię Twe. Piękna pieśń, a może wielka prawda. Bo jeżeli rzeczy będziemy traktować tylko jako piękne pieśni, poezję, ciekawostki, to kiedyś to nie wystarczy. Ale jeżeli odśpiewana została wielka prawda, a Biblia mówi i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi, pod ziemią i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak, kochani, chcę, żebyśmy traktowali to, co jest głoszone, to, co jest śpiewane, bo to, co jest śpiewane, to też jest głoszone. To nie jest przerywnik dla nabożeństwa, to nie jest urozmaicenie, albo żeby było tak bardziej romantycznie, ale to jest zwiastowanie słowa od początku do końca. Całe nasze nabożeństwo, wtedy, kiedy modlimy się przed nabożeństwem, kiedy razem śpiewamy pieśni, kiedy ktoś czyta albo recytuje psalm, kiedy się modlimy, to imię Jezusa ma być zwiastowane. I jeżeli kiedykolwiek go potrzebowaliśmy, to dzisiaj właśnie najbardziej. Jeżeli do tej pory niektórym ludziom jakaś teoria i wiedza wystarczała, to w czasach, w których żyjemy, już wiedza i teoria nie wystarczy. Dzisiaj, kiedy trzeba będzie się mierzyć z wyzwaniami, z trudnościami, z trudnymi decyzjami, to my musimy wiedzieć, na czym stoimy. My musimy wiedzieć, w co wierzymy. My musimy na nowo zweryfikować swoje życie. Tak jak kiedyś Paweł powiedział, sprawdzam swoje życie. My dzisiaj musimy sprawdzić swoje życie, musimy zastanowić się nad swoim życiem. Muszę dzisiaj na nowo zastanowić się nad tym, czy wtedy, kiedy się nawracałem, czy się nawróciłem? Czy mam jakąś wiedzę na temat chrześcijaństwa? Czy jestem narodzony na nowo? Czy to, co kiedyś wydarzyło się w moim życiu, albo myślę, że się wydarzyło, czy przyniosło owoc, który wszyscy widzą? Dlaczego Jan kiedyś powiedział do niektórych ludzi: plemię żmijowe. Wiecie dlaczego? Bo nie wydawali owocu godnego upamiętania. Powiedział: plemię żmijowe, któż was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie owoc godny upamiętania. I my musimy dzisiaj dla siebie, każdy dla samego siebie, już nie dla zboru, już nie dla współbracia. Tak, zbór tego chce, potrzebuje, współbracia tego chcą, potrzebują, ale ja dzisiaj dla siebie muszę wiedzieć, czy narodziłem się na nowo, czy to przeżycie, do którego wracam czasami, a może w ogóle już nie wracam, czy to było moje nowe narodzenie. Pan Jezus powiedział, jeżeli nie narodzisz się na nowo, nawet nie zobaczysz Królestwa Bożego. Tak, możesz być religijny przez całe życie, możesz całe życie chodzić na nabożeństwa, możesz czytać Biblię i nawet uczyć się jej na pamięć, możesz robić w Kościele różne rzeczy. Ale jeżeli nie narodziłeś się na nowo, a jeżeli narodziłeś się na nowo, to niebo, piekło, zbór, sąsiedzi, współpracownicy zobaczyli zmianę w twoim życiu. Zobaczyli, coś się wydarzyło, coś się stało. To nie jest ten sam człowiek. Musimy narodzić się na nowo. Ja w ogóle sobie myślę, i stąd też dzisiejsze kazanie, że my wszystko, co już do tej pory mówiliśmy, słyszeliśmy, było tematem zwiastowania i u nas, i w innych zborach, my musimy na nowo to wszystko przeczytać, zobaczyć, przetrawić, przemyśleć, zmierzyć się z tym. Biblia mówi, kiedy to wszystko zaczyna się dziać, ale co? No to co zaczęło się dziać? Na naszych oczach świat się kończy,
na naszych oczach będą wypełniać się ostatnie rzeczy, które muszą się wypełnić, zanim Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół. Jest napisane, kiedy to wszystko zaczyna się dziać, to nie każdy wykopie sobie taką dziuplę jak Gedeon wtedy, kiedy mucił to zboże, ukryje się i krzyczy: góry i pagórki, zakryjcie nas. No nie, nie, nie. Kiedy to wszystko zobaczycie, podnieście swoje głowy, bo nadchodzi wasze wybawienie. To wszystko, z czym się zmagamy, to wszystko, co wydaje się trudne i straszne, kończy się. Dla nas, czyli dla tych, którzy narodzili się na nowo. Dlatego powiedziałem, my musimy na nowo zweryfikować swoje życie. My musimy stanąć przed lustrem słowa. My musimy może stanąć przed obliczem brata i siostry. My musimy wiedzieć dla siebie, my musimy wiedzieć dla wieczności, że narodziliśmy się na nowo, że to wszystko nas dotyczy. Bo jeżeli nas to nie dotyczy, to też nie zadziała. I będziemy strasznie rozczarowani wieczności. Weronika tydzień temu na Wieczorze Starych Pieśni dzieliła się z nami tym psalmem na koronawirusa. Pamiętacie ten psalm? Ktoś wie, który to jest? Jeszcze w niedzielę wracaliśmy do niego. To jest psalm 91. Z jednej strony padnie 1000, z drugiej 10 000, ale ty się nie ulękniesz. A ludzie się tak boją, ludzie w zborach tak się boją, że niektóre zbory miesiącami były zamknięte. Kiedy to widzicie wszystko, podnieście wasze głowy, radujcie się, nadchodzi wasz Odkupiciel. Nie bój się. Tytuł dzisiejszego kazania: znaczycie więcej niż wiele wróbli. Myśmy tak w ostatnich tygodniach, miesiącach wiele razy cytowali takie poszczególne wiersze, półwiersze z tej historii. Dzisiaj ją przeczytamy, żebyśmy to mieli w pamięci, żeby to się wryło, wpisało, wtopiło, żeby było integralną częścią naszego życia, żeby to nie było coś z niedzielnego nabożeństwa, żeby to nie było coś nawet z tygodniowego nabożeństwa, ale żeby to było coś, co we mnie jest, co we mnie żyje, co we mnie rośnie, co we mnie się wtopiło, co jest częścią mnie samego, tak jak mój Zbawiciel jest częścią mnie samego. Ja nie zacząłem w Niego wierzyć tylko, ale On przez wiarę zamieszkał w moim sercu, w moim życiu. Nasze życie jest przeplecione. To On wpływa na to, kiedy moje ręce podnoszę, a kiedy opuszczam, kiedy mówię to czy tamto. Chcę, żeby miał wpływ na każdy szczegół, na każde moje zachowanie, na wszystko, co w moim życiu się dzieje. Ewangelia Łukasza. Otwórzmy rozdział 12. Od 4 wiersza jest napisane tak. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, zatrzymajmy się na chwilę. Do kogo Pan Jezus mówi? Powiadam wam, przyjaciołom moim, są tutaj jacyś przyjaciele Jezusa na tej sali, za ekranem? No właśnie, śpiewaliśmy dzisiaj. Tak. Widzę te dłonie. Myśmy to dzisiaj śpiewali. Pan Jezus jest naszym przyjacielem? Jeżeli jest, muszę wiedzieć, że jest, to nie może być tylko teoria albo pieśń. Jeżeli masz przyjaciela, to co to znaczy? To znaczy, że nie wiesz, jak wygląda, nie wiesz, gdzie mieszka, nie wiesz, jak ma na imię, nie wiesz, co robi zawodowo, ale masz nadzieję, że jest twoim przyjacielem. Na razie nikt nie reaguje, ale to nie była prawda. Jeżeli masz przyjaciela, to wiesz, jak się nazywa. Wiesz, gdzie mieszka, wiesz, jak ma na imię. Wiesz, jaki jest jego stosunek do ciebie. Tęsknisz
za tym, żeby się z Nim spotkać. Poznałem takich ludzi kiedyś i powiedzieli, no my jak jest piękna pogoda, to jeździmy w niedzielę na motorach, no bo na nabożeństwo można iść byle kiedy, a na motorach to się jeździ wtedy, kiedy jest ładna pogoda. I ci ludzie mieli innego przyjaciela albo dwóch przyjaciół, obstawiam innego przyjaciela, a Pan Jezus był dodatkiem do życia. I tu teraz nie chodzi o to, żebym ja kogoś osądził. Nie chcę nikogo osądzić, nie chcę nikogo potępić, a jeszcze bardziej nie chcę nikogo wysłać do piekła. Odwrotnie, chciałbym wszystkich wysłać do nieba. Ale ja muszę wiedzieć dla siebie. To już nie, że twój zbór, to już nie, że twoi współbracia, to już nie, że twoja rodzina. Ty dzisiaj musisz to wiedzieć dla siebie. Czy Pan Jezus jest twoim najlepszym przyjacielem? Czy tęsknisz za Nim? Czy myślisz tak jak psalmista, wolę raczej stać na progu domu Bożego? Kiedyś jeden człowiek na wiosnę, jak to wszystko się zaczęło i nie było wiadomo, ile ludzi może wejść do kaplicy, to powiedział, ja i tak przyjadę. W razie czego będę stał pod oknem, no ale i tak przyjadę. My musimy wiedzieć, że Pan Jezus jest naszym najlepszym przyjacielem. Jeżeli jest naszym najlepszym przyjacielem, to jest przyjacielem, chce się spotkać. Jest przyjacielem, chce mieć relacje. Chce radość sprawiać swoim przyjaciołom i uwierzcie mi, że to robię. Dbam o to. To mnie kosztuje. Mój przyjaciel mnie kosztuje. Moi najlepsi przyjaciele przez całe życie mnie kosztowali. Czas, pieniądze, ciasteczka, hektolitry kawy i mnóstwo innych rzeczy. Nie wiem, czemu się Kasia nie uśmiechnęła, jak powiedziałem o kawie. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ja mam pytanie. Kogo się boją ludzie w kościele? Czy nie tych, którzy zabijają ciało? Rozmawialiście kiedyś ze współbraćmi w zborach o wielkim ucisku, o prześladowaniach? Czego się boją wierzący ludzie? Boją się tych, którzy zabijają ciało. Mamy 1001 obaw w stosunku do tych, którzy zabijają ciało, którzy mogą nam odebrać to nasze tu i teraz doczesne cielesne życie. Czy się ze mną nie zgadzacie? Nie jest to tak? Rozmawialiście kiedyś z kimkolwiek? Dzieliliście się myślami na temat przyszłości, ucisku? To na naszych oczach się dzieje. My może jeszcze nie wszyscy to widzimy, ale to na naszych oczach zaczyna się dziać. My mamy być świadomi tego, w jakich czasach żyjemy. A tym bardziej musimy być świadomi tego, w jakich czasach żyjemy, bo żeby się z tym zmierzyć, muszę się przygotować. Jeżeli mam ciągle obawy w swoim sercu, jeżeli mam ciągle strach w moim sercu, to ja muszę coś z tym zrobić. Ale czemu muszę? No temu, że mój najlepszy przyjaciel powiedział, nie bój się tego, kto zabije ciało, bo on już nic więcej nie może. No to kogo mam się bać? Pokażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, rzeczywiście, powiadam wam, tego się bójcie. No i co teraz myśli świat? Że kogo się trzeba bać? Kto wrzuca do piekła? No diabeł, nie? Całe życie to słyszałem. Wielu moich sąsiadów i znajomych tak myśli, że to diabeł króluje w piekle, ma wielkie widły, przerzuca na prawo i na lewo. No to są bzdury, nie? O kim myśli Pan Jezus? Kto ma moc rzucić człowieka do piekła? Powiem więcej. Kto ma moc szatana wrzucić do piekła? Kto ma moc wszystkich jego aniołów, niezliczone rzesze aniołów diabelskich,
Kto ma moc rzucić do piekła? Pan Jezus o sobie myśli. Jest tylko jedna istota we wszechświecie, której tak naprawdę można, należy i powinniśmy się bać. Ale teraz powiem tak. Jeżeli narodziłeś się na nowo, nie, że się nawróciłeś. Zacznijmy rozróżniać te rzeczy. Bo możesz się nawrócić i byłeś ateistą, a teraz wierzysz w jakąś... No to coś, co tam gdzieś... Można się tak nawrócić. Ja widziałem ludzi, którzy szczerze się nawrócili i głośno o tym mówią, że ich życie się zmieniło, ale oni nawrócili się od ateizmu do jakiejś religii, ale modlą się dalej do obrazów. Maria jest kimś znaczącym dla nich. A Pan Jezus uczy nas czegoś wyraźnie innego. My dzisiaj musimy zweryfikować swoje życie. My dzisiaj musimy wiedzieć, że więcej niż się nawróciliśmy się. Że narodziliśmy się na nowo. Że jesteśmy nowym stworzeniem w Panu Jezusie Chrystusie. Że Chrystus przez wiarę zamieszkał w moim sercu. A jeżeli Chrystus przez wiarę zamieszkał w moim sercu, a czas płynie, to co? To widzą to ludzie wokoło. To widzisz to ty sam. To stwierdzasz, że nagle przestałeś przeklinać. Widziałem zdziwienie tych ludzi, którzy nagle przestali przeklinać, którzy nagle przestali pić, którzy, no ktoś może nie pił i nie przeklinał. Nagle przestał się denerwować, nagle przestał być furiatem, nagle przestał być złośliwym, albo nagle przestał być egoistą. No bo wiecie, jak to jest. Wszyscy myślą o sobie, tylko ja muszę myśleć o mnie. Świat egoistów. Wszyscy myślą o sobie. Świat powinien kręcić się wokół mnie. Ktoś wreszcie powinien zauważyć moje potrzeby. Ktoś powinien zwrócić uwagę na to, że tu i tam i wtedy jeszcze kiedyś jest mi ciężko. Czemu mną się nikt nie interesuje? Czemu mną się nikt nie zajmuje? Czemu nikt się nie troszczy o to, że mam albo nie mam, albo powinienem? Kiedy patrzymy na tego, który skończył na Via Dolorosa, to już były ostatnie chwile. A on w ostatnich chwilach jeszcze nie powiedział, dlaczego nikt się o mnie nie troszczy? Ale w ostatnich chwilach zatroszczył się o swoją matkę. W ostatnich chwilach zatroszczył się o tych oprawców. Powiedział, ojcze, proszę cię. Oni naprawdę nie wiedzą, co... Oni naprawdę... To nie to, że oni nie wiedzą. Oni naprawdę nie wiedzą, co czynią. Nawet im się nie przyśniło, że wyciągnęli rękę na Stwórcę Wszechświata. Nawet przez myśl im to nie przeszło. No ale wiesz, no, to był Pan Jezus, to co innego. On może, my nie, on Bóg, my ludzie. A Szczepan to Bóg czy ludzie? No tak. Człowiek, w którego sercu żyje Bóg. I dlatego niemożliwe stało się możliwe. I to nie tylko Pan Jezus powiedział, ojcze, wybacz im, bo oni naprawdę nie wiedzą, co czynią. Ale jeszcze Pan powiedział, jakby kopił w klej, nie? Dokładnie to samo. Już nie myślą o sobie. Może łatwo niektórym przyszło przestać przeklinać. Może łatwo niektórym przyszło przestać pić. Może łatwo niektórym przyszło przestać kraść. Ale czy łatwo nam przestać być egoistami? Egoistą? Może najtrudniej. Wskażę wam, pokażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który, gdy zabija,
ma moc wrzucić do piekła. Wiecie, dlaczego mnie nie wrzuci? Bo przyjaciół się nie wrzuca do piekła. Przyjaciół się gości, przyjaciół się zaprasza za stół po imieniu. Wiecie, co jest napisane, że Pan Bóg po imieniu nas wezwie? On zna moje imię. Ja to muszę wiedzieć, że On zna moje imię. Ja to muszę wiedzieć, że On pomimo tego, że mam moc, to On mnie nie wrzuci do piekła. Ja to dzisiaj wiem, że On mnie nie wrzuci do piekła. To nie przyszłość, to nie czyściec, to nie ślepy los zadecydują o tym. To już się dawno zadecydowało. A dzisiaj mam tylko wiernie dotrwać do końca. Ale wiem, komu uwierzyłem. Ja wiem, ja to mam, ja tego doświadczyłem. To było wiele lat temu, ale to jest we mnie świeże. To żyje, to jest bardziej pewne niż to, że tu wszyscy jesteśmy i żyjemy. To jest tego ani życie, ani śmierć, ani aniołowie, ani potęgi. Tego nikt nie zabierze. To coś, co jest w twoim sercu, tego ci nikt nie zabierze. Ta pewność, jej ci nikt nie zabierze. No chyba, że jej nie masz. Musisz wiedzieć, co w twoim życiu się wydarzyło. Musisz wiedzieć, że narodziłeś się na nowo, a nie tylko przyłączyłeś się do kościoła, nie tylko, że zostałeś zanurzony w wodzie. Tak, te rzeczy, jeżeli narodziliśmy się na nowo, one są bardzo ważne. Ale muszę wiedzieć, że jestem Bożym dzieckiem. Muszę wiedzieć, że On mnie nie wrzuci do piekła. Ja to wiem. Zostanę wezwany po imieniu. Pan Bóg powiedział, moim jesteś. Nie bójcie się. Czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze? No to jest ta jedna z tych myśli, które często, te włosy na głowie policzone, żadne nie spadnie na ziemię bez woli Bożej i te wróble, to się przewija przez nasz zbór. I dobrze, i dzięki Bogu, ale my dzisiaj chcemy sobie to na nowo z Biblii przeczytać, bo to nie jest jakaś poezja z psalmu albo z Ewangelii. To są najgłębsze prawdy Bożego Słowa, a nie zawsze tak myślimy, bo się osłuchaliśmy, bo ktoś to powtarza bez przerwy co trzecie kazanie. A Biblia mówi, czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze? No bo taki wróbel, Pan Bóg dawno o nim zapomniał, nawet już nie pamięta, że je stworzył. Wiecie o tym, nie? Pan Bóg już nie pamięta, że stworzył wróble, bo je stworzył tyle tysięcy lat temu, że już nie pamięta. No co tu jest napisane? Ani o jednym z nich nie zapomina. Czasami dzieci śpiewają. Warto takich pieśni posłuchać. Jeżeli troszczy się, nie było tego na wieczorze starych pieśni, jeżeli on troszczy się o wróbelki, to tym bardziej o nas się troszczy. Słuchajcie, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Znaczycie więcej niż wiele wróbli. Jesteście koroną Bożego stworzenia. Nikt poza człowiekiem nie został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, łatwo nam to przychodzi? Czy bardzo trudno nam to przychodzi? Wielu ludziom bardzo trudno to przychodzi. Nikt nie lubi być pośmiewiskiem. A wiecie, jak dzisiaj wielu ludzi reaguje? Chłopie, ocknij się. Jest XXI wiek. Dla wielu to są mity i zabobony. Ale mimo tego, że staniesz się pośmiewiskiem,
Czy na tej drodze Pan Jezus nie był pośmiewiskiem? Czy nie pluli na Niego, kiedy przechodził? On to zrobił dla mnie. On to zrobił dla mnie, On to zrobił dla Ciebie. Powiadam Wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna. I tu byłem zaskoczony, bo myślałem, że przeczytam przed Ojcem. A tu jest napisane przed aniołami. I to nie jest jedyne miejsce, gdzie przed aniołami. Gdzie czasami zapominamy o tym, szczególnie jak jesteśmy sami i czujemy się tacy bezradni, tacy opuszczeni, no bo w niedzielę rano to my wszyscy jesteśmy silni. Jest nas iluś tam. Gdyby tu przyszedł teraz taki jeden z ulicy, który byłby gotowy z nas się pośmiać, no to my jesteśmy górą, nie? W większości. Zapominamy, że oprócz tego, że jest Bóg na niebie, co jest oczywiście najważniejsze. Wiecie, co mówił ten psalm na koronawirusa? Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli. Kiedy idziesz ciemną ulicą i już nie ma 20 albo 100 współbraci ze zboru, jest ciemno, ktoś za tobą idzie, zawsze myślisz o tym, że masz anioła z przodu, z tyłu, z boku. Kiedy jedziemy na Giszowiec albo jakąkolwiek ewangelizację, pamiętamy o tym, że aniołowie są Bożymi posłańcami dla tych, którzy mają być zbawieni, że oni nie tylko o nas wierzących się troszczą, ale że oni są Bożymi posłańcami dla tych, którzy mają być zbawieni. Albo aniołom swoim polecił, aby cię strzegli, uwaga, na niektórych twoich. Znowu nikt nie reaguje. Wszystkich. No oprócz tej jednej, kiedy było mi tak ciężko. Wszystkich twoich drogach. Nigdy nie jesteś sam. To znowu nie jest tylko pieśń Kościoła, że nie jestem sam. Biblia mówi, że nigdy nie jestem sam. Pan Jezus powiedział, choćby cię wszyscy opuścili, choćby cię matka opuściła, cię nigdy nie opuszczę. Nie zostawię cię i cię nie opuszczę. Psalm 34. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem, czyli już nie wstydzić Pana, ale chlubić się Panem. Niech słuchają pokornie i weselą się. Wysławiają Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi. Uchronił mnie od wszystkich moich obaw. Zobaczcie, tam ci ludzie też mieli obawy. Nawet Dawid miał obawy. Jeżeli mamy obawy, możemy się do tego przyznać. Wiecie, czasami honor nie pozwala nam się do tego czy tamtego przyznać. Czasami warto honor schować do kieszeni, przyznać się do czegoś, bo wtedy możemy przyjąć pomoc. Szukałem Pana i odpowiedział mi, uchronił mnie od wszystkich moich obaw. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan go wysłuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. 8 wiersz, popatrzcie na niego. Anioł Pana, a właściwie 4 aniołów Pana są przy tobie, z prawej, z lewej, z przodu, z tyłu. To jest napisane, anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. To jest obóz. To nie jest to, że jest anioł albo dwóch. To jest cały
obóz. Inny psalm mówi: warownym grodem jest mi Bóg Jakuba. I wiecie, co to jest warowny gród? Jeżeli ludzie w tamtych czasach mieli warowne grody, to czasami przeciwnicy musieli dniami, tygodniami, miesiącami, a nieraz musieli się poddać. Były grody, których nie szło zdobyć. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Anioł Pański zakłada obóz. I co w tym wszystkim jest największym naszym problemem? Jest taka historia. Historia znana, bo właściwie jakiś wątek tej historii chyba nie tak dawno przerabialiśmy. Druga Księga Królewska, rozdział 6. I myśmy bardziej się koncentrowali na tym, że król Aramu to był wielki król, to był król, który miał potężne wojsko, to jest król, który siał grozę, był dobrze przygotowany do swoich walk. Jest napisane w Biblii, że zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców. I mądrzy ludzie często byli mądrzy w tym, że nie sami byli mądrzy, ale że mieli mądrych, dobrych doradców. No niekoniecznie musi być jakiś admirał. Ostatnio się dowiedziałem, że ten premier Anglii, który powiedział słynne zdanie, jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczyło tak wiele, tak nielicznym. Wiecie, kto był jego pierwszym, najlepszym doradcą, korektorem? Jedyny człowiek na kuli ziemskiej, który miał prawo ingerować w jego przemówienia, to była jego żona. To nie zawsze musi być generał, ale to zawsze musi być ktoś mądry. Król Aramu zwyciężał wiele wojen. Miał dobrych doradców, miał dobrych współpracowników. I oni spotykali się w takim zacisznym miejscu, rozmawiali, powiedzieli tak: jutro dostaniemy obozem tu, oni na pewno będą tędy przechodzić, ich zaskoczymy i po raz kolejny zwyciężymy. Potem się okazało, że to nie wyszło. No, pierwszy raz nikogo takie rzeczy nie dziwią, bo może się zdarzyć. Ale drugi raz coś takiego się zdarza. Trzeci raz król Aramu jest pełen niepokoju i mówi: panowie, ja chcę wiedzieć, kto spośród nas jest zdrajcą. No bo tak się to nie dzieje. Ja prowadzę wojny od wielu, wielu lat i nigdy tak nie było. Kto z was jest zdrajcą? Kto z was donosi królowi izraelskiemu? Nie wiem, skąd to wiedzieli, ale był tam człowiek. Zobaczcie, wśród tych pogan byli ludzie, którzy mieli wiedzę na temat tego, co się dzieje w Izraelu, którzy mieli wiedzę i wiarę, bo trzeba mieć wiarę, żeby uwierzyć w to, że prorok jest naprawdę prorokiem, że to jest możliwe, że to działa. I ten ktoś wiedział i powiedział królowi. Król to nie jest tak, że ktoś z nas jest zdrajcą, ale w Izraelu jest Boży prorok, jest Elizeusz. To jest człowiek, który słyszy to, o czym my tu rozmawiamy, w zaciszu twojej sypialni. To jest człowiek, któremu Bóg mówi to, co ty tu wypowiadasz w zaciszu swojej sypialni. No i król oczywiście wściekł się na Elizeusza.
Król nauczony tego, że nigdy nie przegrywa. Król nauczony tego, że no, ta mądrość jego i tych doradców zawsze prowadziła do zwycięstwa. I tu nagle raz nie wychodzi, drugi raz nie wychodzi, trzeci. Ja tak naprawdę nie wiem, ile razy tam nie wyszło, ale ciągle nie wychodzi. No powiedział, tego człowieka trzeba zgładzić, nie? Wtedy wyprawił tam konnice, wozy wojenne. No tego jeszcze król Aramu nie robił. Możecie sobie to wyobrazić, że jest jeden wróg i może największa armia tamtych czasów wyprawia tam całą rydwany, konnice, wojsko, swoją armię po to, żeby walczyć z jednym człowiekiem. No wygląda to, chciałem powiedzieć śmiesznie, nie, to wygląda żałośnie. To wygląda żałośnie, że on całą armię wyprawia na jednego człowieka. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne, znaczny oddział wojska. I ci wyruszyli nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otoczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A Elizeusz mówi: no, wszystko co dobre szybko się kończy. Nie. Elizeusz mówi, tak naprawdę zaczyna od modlitwy. Dobry kierunek. Elizeusz modli się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra była pełna koni, wozów ognistych wokół Elizeusza. Dla Elizeusza to już nie było nic nowego. Te ogniste rydwany on to już widział wtedy, kiedy jego pan Eliasz był uniesiony do nieba. Wiecie, ale dzisiaj w takich czasach my też musimy mieć się do czegoś odnieść. Wiecie, do czego najlepiej się odnieść, do czego w ogóle możemy się odnieść w naszym życiu? Do doświadczeń. Jeżeli nie masz żadnego doświadczenia z Bogiem, jeżeli to, że chrześcijaństwo działa, jest tylko informacją wyniesioną z niedzielnych nabożeństw, to dzisiaj to już nie wystarczy. Kiedyś to było fajne, ale dzisiaj to już nie wystarczy. Kiedy już musisz się zmierzyć z faktycznym przeciwnikiem, to już nie wystarczy. Wtedy, kiedy wychodzisz na ulicę, kiedy zaczynasz głosić Ewangelię, to już nie wystarczy. Kiedybyśmy zaczęli jeździć na Giszowiec, to nasi zborownicy zaczęli dochodzić do wniosku, że to, co mieli do tej pory, to już nie wystarczy. Starczyło zmierzyć się z jakimś człowiekiem, który wiedział odrobinę więcej. I nas, dojrzałych chrześcijan, zapędził w ślepy róg i ludzie przychodzili przerażeni. Co mamy robić? Co mamy powiedzieć? I szybko wiedzieli, co trzeba zrobić. Musisz mieć swoje osobiste doświadczenia. Musisz mieć do czego się odnieść. I dzisiaj Elizeusz ma do czego się odnieść. Czy musiał mieć? Czy to spadło z nieba na niego? Jak to było z tym, że on się ma do czego odnieść? Jak to było z tym, kiedy Eliasz został zabrany do nieba? Pamiętacie, jak to było? Eliasz mówi do Elizeusza: zostań tu, bo Pan Bóg mnie posyła gdzieś tam. Chciałem jakoś powiedzieć, ale nie powiem. Powiem to łagodniej. Nie opuszczę cię, nie zostawię cię. Ale Eliasz mówi: okej, tam poszedłeś, teraz zostań, bo ja muszę tam, siam, daleko, trudno. Przez wodę. A Elizeusz ciągle uparty, ciągle nie odpuścił, ciągle nie zostawił. On wiedział, że jak zobaczy Eliasza idącego do nieba, to stanie się coś
nieprawdopodobnego w jego życiu. Stanie się coś nadprzyrodzonego w jego życiu. Stanie się coś, do czego Elizeusz zawsze będzie mógł się odnieść. I dlatego my w naszym życiu potrzebujemy, żebyśmy zawsze w trudnej chwili mieli się do czego odnieść. Nasze osobiste doświadczenia, nasze przeżycia z Bogiem, nasza, chciałem powiedzieć wiedza, nie wiedza, nasze doświadczenie, nasza pewność tego, że to działa, że Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa to nie jest mit z Kościoła, to nie jest mit z niedzielnych nabożeństw, ale to jest moje osobiste doświadczenie. Ja widziałem, jak Pan Bóg prowadzi w sposób nadprzyrodzony. Widziałem dzieci, które miały się nie urodzić. Widziałem ludzi, którzy byli chorzy, a Pan Bóg ich uzdrowił. Wiecie, czasami to tak, ludzie są rozgoryczeni Bogiem, to jest bardzo niebezpieczne. Nie powinniśmy nigdy być rozgoryczeni Bogiem. Ja czytałem w psalmie 34, że anioł pański zakłada obóz wokół nas? Wokół kogo? Wokół nas czy wokół kogo? No znowu trzeba popatrzeć w tekst. Nie wokół wszystkich. Myśmy w psalmie 91 mówili o tym, tam jest na samym początku jest napisane, na tych, którzy są w cieniu Pana, czyli nie 100 kilometrów, jak jest słońce, ty stoisz, pada cień, to ten cień nie rozciąga się na 100 kilometrów. Ten cień jest blisko tego, kto ten cień powoduje. A więc powiedzieliśmy sobie wtedy, że to jest ta obietnica, jest dla tych, którzy są blisko. Dzisiejsza obietnica jest dla tych, którzy się go boją. Niektórzy żyją w strachu przed Bogiem. My nie żyjemy w strachu przed Bogiem. My żyjemy w bojaźni Bożej. My żyjemy z tym takim głębokim szacunkiem, uwielbieniem, podziwem, ale też świadomością tego, że jak Jan go zobaczył, to padł jak trup na ziemię. Wiecie, jeżeli ktoś na tej ziemi był blisko Pana Jezusa, to wiecie, że to był Jan. Wiecie, że mu się zdarzało wesprzeć się na jego klacie. Chciał być zawsze najbliżej. Jak Piotr albo inni chcieli się czegoś dowiedzieć, to wiecie, do kogo szli? Do Jana. Bo Jan był zawsze najbliżej. Jan był też wśród tych, którzy byli na górze przemienienia. Przecież uczniów było 12. Ale większość tam nie była, ale Jan tam był. Ale kiedy go zobaczył w Księdze Objawienia, to padł na ziemię jak nieżywy. I wiecie, gdyby nie to, że Chrystus żyje w naszych sercach, to może Wszystkim nam by się to kiedyś przydarzyło. Jest tak bardzo inny od tego, który jest w naszych wyobrażeniach. Dlatego bojaźń Boża jest czymś, co powinno być nieodłączną częścią naszego życia. Biblia mówi, że początkiem poznania Boga jest bojaźń Boża. Nie da się poznać Boga. Wiecie, w Kościele, w naszych czasach jest wiele takich zarozumialców, cwaniaczków takich, którzy tak na co dzień dobry Duchu Święty, Duch Święty nasz starszy brat, wszystko Duchu Święty mamy w małym paluszku. Wiecie, tylko brak bojaźni Bożej może coś takiego w życiu człowieka spowodować. Jan, kiedy zobaczył Pana Jezusa, to padł na ziemię jak nieżywy. Bojaźń Boża też jest początkiem mądrości. Jeżeli chcemy, a potrzebujemy mądrości w życiu i w służbie, w naszych czasach bardzo potrzebujemy Bożej mądrości. Nigdy nie będziesz miał prawdziwej mądrości bez bojaźni Bożej. Żaden taki kościelny cwaniaczek nigdy nie będzie miał mądrości, bo mądrości nie dostanie się. Mądrość jest darem Bożym dla ludzi bogobojnych. Wiecie, to, co było ważne w życiu Elizeusza,
to to, że on się nie poddał. On się nie dał zniechęcić. Jego nikt i nic nie powstrzymało. Żeby było jasne, nie zostawię cię. I Eliasz powiedział, jeżeli mnie zobaczysz w tym momencie, to twoja prośba się spełni. A to była bardzo poważna prośba. Wiecie, dlatego dzisiaj w tej historii Elizeusz już nie jest ślepy. To jego sługa jest ślepy. To jego sługa nie widzi. To jego sługa jest pełen strachu. To jego sługa mówi, panie, co teraz zrobimy? Jesteśmy skończeni. Cała armia Aramu stoi pod naszymi drzwiami. Elizeusz nawet z nim nie rozmawia. Chyba godzinami musiałby mu tłumaczyć. Powiedział, panie, proszę cię, otwórz mu oczy. I wtedy sługa zobaczył te same ogniste rydwany, które zabrały Eliasza do nieba, były wokół Elizeusza. Dlatego Elizeusz się nie boi. Dlatego wtedy, kiedy stoi u jego drzwi największa armia świata, on nie ma żadnych obaw. On jeszcze... No, nie wiem, czy to było dobre słowo, ale prawie, że się bawi nimi, nie? Wychodzi do nich. To nie to miejsce, to nie to miasto. Chodźcie za mną, ja wam pokażę. I zaprowadził go do samego serca Samarii. I tam właściwie po ludzku ich życie się skończyło. I tak właściwie król tak chętnie by zrobił, no bo jak ich dostał na patelni, to najlepiej każdemu uciąć głowę, już byłby na zawsze spokój, nie? A tak wcale nie było na zawsze spokoju. Wiecie, jaka jest następna historia? Największy głód, jaki przeżył Izrael, oblężenie Samarii, kobiety zjadają swoje dzieci. Może żałował, że Elizeusz nie pozwolił skrócić o głowę tych wszystkich ludzi. Miałby chociaż jeden problem z głowy. Tylko, że wiecie, jak było z tym bezbożnym królem? To, że pozbyłby się jednego problemu, jeszcze milion problemów by zostało, bo on był problemem. On się nigdy, gdziekolwiek by poszedł, gdziekolwiek by pojechał, cokolwiek by zrobił, to on by się nigdy nie pozbył problemu, bo to on był problemem. I dlatego Izrael dalej ma swoje trudne doświadczenia. Ale tu przyszło wielkie zwycięstwo. Anioł pański zatacza obóz wokół tych, którzy się go boją. I chcę nas taką zachętą chcę zakończyć, żebyśmy prawdziwie zaczęli żyć w bojaźni Bożej. I będziemy zdumieni, ile mądrości, ile wiary, ile pokoju to przynosi do życia. Jakie zaufanie. Nie boisz się. U twoich drzwi największa armia świata, a ty się nie boisz. A dzisiaj tak wielu ludzi się boi. I ludzie nie wiedzą, co to będzie. A jak nas zaszczepią, a jak czipy, a jak to, a jak tamto, a jak siamto. I ta jedna wielka niewiedza powoduje, że już nie potrafimy się cieszyć zbawieniem i życiem dziecka Bożego. Pan Jezus powiedział, nie bójcie się. Znaczycie więcej niż wiele wróbli. Włosy na waszej głowie są policzone. Żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Bożej. Jeżeli Pan Bóg troszczy się o tak nieznaczące rzeczy, to nie troszczy się o nasze życie, nie troszczy się o naszą wieczność, nie troszczy się o to. W innym miejscu mówi, też to czytałem jeszcze chyba dzisiaj czy wczoraj, bez mojej woli, nawet włos nie spadnie z waszej głowy. Anioł pański roztacza obóz. Jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Popatrzmy na ogniste rydwany. Pomyślmy o tym, że nasz Ojciec jest twórcą wszechświata, jest mocniejszy niż ktokolwiek. Że to On jest tym, który ma władzę do tego, żeby życie dać, zabrać, rzucić do piekła. On jest początkiem i końcem wszystkich rzeczy.
Niech ta zachęta, te myśli, te słowa będą blisko nas. Tak jak Elizeusz to miał, to doświadczenie z tymi ognistymi rydwanami, on to miał blisko w swoim umyśle, sercu. Dlatego dzisiaj niczego się nie bał, dzisiaj niczego, nic go nie zaskoczyło. Niech tak będzie w naszym życiu. Tego nam wszystkim życzę. Niech Pan Bóg was błogosławi i strzeże i prowadzi. Chwała Panu Jezusowi. Amen.